Jednym z głównych tematów podczas polsko-amerykańskiego dialogu gospodarczego była współpraca obu państw w zakresie wydobycia gazu łupkowego. Minister gospodarki Waldemar Pawlak zaproponował, aby w tym obszarze wykorzystać doświadczenia Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Wyraził również zainteresowanie wymianą cennych informacji środowiskowych, geologicznych, technologicznych oraz gospodarczych. Z perspektywy europejskiej Stany Zjednoczone są krajem, w którym bardzo mocno potaniała energia. To znaczy gaz w Stanach Zjednoczonych na rynku amerykańskim jest w stosunku do Europy 4 razy tańszy, tak licząc bardzo ostrożnie. To oznacza, że przemysł chemiczny, że przemysł nawozów sztucznych, że przemysły energochłonne nagle zyskały bardzo tanią energię. I to też jest ważne w kontekście stanowiska Polski na forum Unii Europejskiej, gdzie mówimy, że dla Unii ważna jest tania energia, a nie podwyższanie tej ceny energii poprzez opłaty za politykę klimatyczną, bo dzisiaj energia będzie też bardzo ważnym atutem w konkurencyjności i także w eksporcie dla gospodarki amerykańskiej. Wicepremier podkreślił znaczenie praktycznych kontaktów i inicjatyw między Polską a USA dotyczących obszaru energii, mianowicie gazu łupkowego, energii nuklearnej czy energii odnawialnej. Z naszej strony pokazywaliśmy duży potencjał efektywności energetycznej jako obszaru, który warto zagospodarować. W pewien symboliczny sposób pan prezes Piruk, prezes naszych linii lotniczych LOT, powiedział, że właśnie dzięki zakupowi nowych samolotów Dreamliner jest tutaj ponad 20% oszczędności na paliwie, a więc to są przykłady, które pokazują, że nowe technologie mogą zmieniać też naszą rzeczywistość. Szef resortu gospodarki poinformował o podpisanych porozumieniach między przedsiębiorcami, uczelniami, a instytucjami wspierającymi biznes. Według wicepremiera jest to bardzo ważny, symboliczny impuls dla relacji polsko-amerykańskich na poziomie zarówno biznesowym, handlowym, inwestycyjnym, ale także na poziomie administracyjnym. Obecność sekretarz handlu USA Rebecca Blank dała sygnał, że Polska i region Europy Centralnej są ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, powiedział wicepremier Waldemar Pawlak.